Dziękuję waszemu trenerowi na Jana Kolejowego. Już po raz kolejny z wizytą w klubie Bepsond Gold Team pojawił się Mariusz Manollo-Linke, który w dniach 17-18 kwietnia prowadził seminarium, a także wręczał nominacje dla zawodników. Jestem szczęśliwy, bo kolejny raz w swoim filmie Bepsond Gold Team, gdzie głównym trenerem, mistrzem jest Mariusz Linke i to właśnie on dzisiaj odwiedza ją, to właśnie on wtajemnicza nas dzisiaj w techniki jiu-jitsu, dlatego to taki szczególny dzień, takie nasze trochę małe święto. Kładę mu nogę, tak? I w momencie, kiedy łapię, wychodzę do dźwigni, tak? Jeszcze raz. Zobaczcie, raz, kontrola, noga. Jeżeli złapię, zapinam trójkąt nogami na jego tricepsie i powolutku wychodzę tutaj do dźwigni, tak? Mariusz Linke jest przede wszystkim zawodnikiem jiu-jitsu, mistrzem, trenerem, jest aktualnym mistrzem świata, jest mistrzem Europy, no jest legendą, jest żywą legendą, naprawdę żywą legendą. Ma teraz trzeci dan na czarnym pasie, to jest naprawdę bardzo wysoko w tym sporcie. W takim życiu osobistym można brać z niego przykład, naprawdę ma szczęśliwą rodzinę, ma wspaniałe dzieci, ma żonę, jest takim wzorcowym mężem, ojcem, trenerem, mistrzem, naprawdę. Moją ideą rozwoju klubów jest Gold Teamów w Polsce jest taka, że ja chcę uczestniczyć w rozwoju, chcę znać tych wszystkich zawodników, mieć z nimi kontakt, patrzeć jak oni się rozwijają. No i właśnie dlatego przyjechałem tutaj do Sławka i jego zawodników. Dotknięcie nogi, od razu muszę iść tutaj do tyłu. Teraz tak, zapinamy trójkąt na jego tricepsie, nie na ręce, dlatego że ucieknie mu woda, uważ. I teraz ja muszę zapiąć tutaj trójkąt na jego trzeci barku i teraz pracuję tam i próbuję. Taką moją osobistą chyba nawet satysfakcją jest to, że pojawili się zawodnicy z Dzierżoniowskiego klubu, którzy też doceniają to, co robimy, widzą, że mamy wysoki poziom, też chcieli mieć nad sobą takiego prawdziwego mistrza, jakim jest Mariusz Linke. To jest dużo chłopaków lepszych, z którymi można potrenować. Sławek tutaj dobrze trenuje, trzyma dyscyplinę. No i co trening jest zawsze coś nowego, nie? No i jak wracam z treningu jestem zawsze wesoły, uśmiechnięty, czekam na kolejny. Dzisiaj przyjechał czarny pas Paweł Szubart z Wrocławia, który prowadzi klub Boy Team. Też świetny klub, ma wspaniałych zawodników, dlatego cieszę się, też przyjechał oddać jakby honory Mariuszowi, a jest też 23. pasem tak naprawdę nadanym w Polsce, także jest też świetnym zawodnikiem, świetnym trenerem. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i nie będę, słuchajcie, tutaj wam ściemniał i gadał, że przyjechałem, wiecie, porozmawiać z Mariuszem, porobić ze Sławkiem. Nie, przyjechałem się coś od niego nauczyć, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, słuchajcie, moim zdaniem, żeby ta rodzina jiu-jitsu, wielka rodzina jiu-jitsu, którą my oczywiście jesteśmy, żeby się trzymała razem, szanowała i żeby zawsze trenowała razem i żeby się uczyła wszystkiego od siebie. Przede wszystkim Mariusz to jest mój serdeczny przyjaciel, z którym się przyjaźnię już paręnaście lat. No i też uważam, że to jest człowiek, który propagował jiu-jitsu brazylijskie w Polsce. No i człowiek, od którego można bardzo dużo się nauczyć, więc jeżeli ja z Wrocławia mam 60-70 kilometrów, i mój przyjaciel jest i daje tutaj seminarium, no to ja muszę być i chcę robić z nim jakieś techniki, chcę się od niego czegoś nauczyć. Pozycja, złapuje, ściąga, odbija się kontrolą i za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, zawodnicy są coraz lepsi i coraz lepsi. Właśnie jakby moim wkładem w to, jak oni się rozwijają, jest to, że nadaję te pasy. A pasy są jakby odzwierciedleniem tego, jak ci zawodnicy się rozwijają. Poziom rośnie z roku na rok tutaj, bo kiedyś w Bielawie nie działo się nic kompletnie. Teraz Sławek jest brązowym pasem, praktycznie niedługo będzie miał czarny pas. Ma pod sobą purpury, inne brązy, inne niebieskie pasy, więc ta ekipa cały czas jakby wzrasta i jakby cały czas się rozrasta. Więc myślę, że to jest ogromny postęp, ponieważ Bielawa nie jest zbyt dużym miastem, a widzę tutaj bardzo dużo fajnych, charakternych chłopaków, którzy gdzieś ten sport cały czas propagują i gdzieś cały czas ten sport na arenie polskiej pokazują. Po to jest właśnie
taka rodzina Gold Teamu, żebyśmy wszyscy sobie pomagali, żebyśmy wszyscy podnosili swoje umiejętności. Jeżeli możemy pomóc, podnieść te umiejętności od osób zaprzyjaźnionych czy chętnych na pomoc, super, no i korzystamy z tego. Wysunąłeś, a później jak nie, to idzie do ogoda. Wysunąłeś się, no to teraz... Sport jest dla mnie moim życiem. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez sportu, bez polepszania samego siebie. Akurat brazylijskie jiu-jitsu, judo, brazylijskie jiu-jitsu, bo to jest dla mnie jedna droga. Ja myślę, że się do tego urodziłem. Mówię, Pan Bóg stworzył różnych ludzi do różnych rzeczy. I fajnie jest, jeżeli umiemy odkryć to, do czego zostaliśmy stworzeni. Ja dzięki Bogu właśnie odkryłem to, dzięki moim rodzicom, którzy mnie zaprowadzili. Okazało się, że to jest to, co chcę robić. I to robię, no i dzielę się ze swoją wiedzą z młodszymi zawodnikami, czy nawet czasami ze starszymi, ale z zawodnikami, którzy chcą mnie słuchać i fajnie, cieszę się z tego. Chwilą, gdy pojawia się mistrz, docenia swoich zawodników, nominuje ich, dzisiaj takie nominacje było, no to jest wyróżnienie, to jest wyróżnienie, to jest taka motywacja do dalszych treningów, no na pewno jakaś satysfakcja dla zawodników, że ich mistrz to ocenia, a uhonorowanie z rąk mistrza tej rangi to jest naprawdę coś wyjątkowego. Nie? Technika! Zawracam to! Zawracam to! Zawracam to!